Dzisiaj troszeczkę takie ciekawe miejsce, ponieważ najpierw skupmy się na tym większym obrazku, później przejdziemy do tego mniejszego. Około 40 tysięcy w ogóle lat temu w ziemię niedaleko dzisiejszego Flagstaff w Arizonie uderzył wielki meteoryt, w wyniku czego powstał właśnie taki krater, jak tu widzicie. On ma średnicę 1220 metrów i głębokość 183 metry. Tak naprawdę w tym kraterze, jakby podliczyć, to zmieściłby się cały 50-piętrowy wieżowiec. Ten krater otacza wał z takiego wypiętrzonego materiału skalnego, wysoki na 61 metrów, a schodząca na dół ścieżka ma prawie 5 kilometrów długości. Na dnie nie znaleziono w ogóle śladów żelaza meteorytowego i dlatego przez długie lata uczeni przypuszczali, że krater powstał w wyniku potężnej eksplozji pary wulkanicznej. Dowodem potwierdzającym hipotezę meteorytu stały się dopiero kawałki żelaza ze stalą w środku, znalezione na okolicznej równinie. Meteor najwyraźniej wybuchł w wyniku zderzenia niczym taka gigantyczna bomba. Dla Indian Navajo krater tego meteoru był naprawdę miejscem świętym, ponieważ według legendy stworzył go ognisty bóg wąż, który przelatując po niebie uderzył piorunem na znak swojej obecności właśnie w tym miejscu. No i w ten sposób ci okoliczni Navajowie zbierali kawałki żelaza meteorytowego wokół krateru i wykorzystywali je w swych grobach oraz w świątyni Słońca w oddalonym o 322 km Mesa Verde, co wyraźnie dowodzi związków świętego miejsca z tymi różnymi obrzędami pogrzebowymi. Natomiast w rogu wstawiłem drugą fotografię przedstawiającą w sumie krater zachodzącego słońca, bo w sumie ten wygasły wulkan w masywie San Francisco w północnej Arizonie jest świętą górą Indian Hopi. Ich legenda opowiada o tym, jak w odległej przeszłości ludzie ulegli demoralizacji i bogowie postanowili zniszczyć ich ogniem. Jedyny wulkan w tej części świata, jaki wybuchł stosunkowo niedawno, to właśnie krater zachodzącego słońca. Co ciekawe, w ogóle erupcja użyźniła Ziemię, ponieważ te popioły z krateru uwięziły w niej wodę. To są takie dwa ciekawe, dosyć oryginalne miejsca, święte miejsca dla Indian, które znajdują się w Arizonie.